trzeba grę instalować. Witam w takim razie jeszcze raz wszystkich ponownie na live. Moi drodzy, dzisiaj będziemy grali i jutro pewnie aż nie skończymy Wiedźmina. Pokazuję, prezentuję. No wiele skomplikowanych rzeczy tu nie będzie w tym unboxingu. Krystianku, dziękuję za zasubskrybowanie. Dzięki za suba. Ludzie, co oglądają na YouTubie, nie wiedzą, o co chodzi. Czekajcie tu sobie. Nie ma dziś maczety, bo jest tylko taki worek do otworzenia. Damy radę długopisem to zrobić. O. Zrywam worek. Zobaczymy, co nam tu redzi za te 109 zł. Bo tyle gra mniej więcej powinna kosztować. Sprezentowali. Jeszcze raz pokazuję pudełko z przodu. Pudełko z tyłu, jak zwykle jakiś opis. Co się tu dowiemy? Kraina wina spłynie krwią. Witajcie w Toussaint. Odległym raju nietkniętym przez wojny. Ojczyźnie błędnych rycerzy, nadobnych niewiast i wspaniałych winnic. Gdy idyllicznym królestwem wstrząsa seria okrutnych morderstw, baronowa wzywa na pomoc Geralta z Rivii, legendarnego zabójcę potworów. Dodatek krew i wino to ponad 20 godzin. No zobaczymy. Nowych przygód, w których piękno zderza się z koszmarem, a miłość wiruje w tańcu ze zdradą. No i ten. O. I w środku mamy pudełeczko takie. Otwieram je. Ojoj. Tu gdzieś będzie kod, więc ja muszę go schować. I on jest tutaj. Po drugiej stronie tej kartki jest kod do gry i mniej więcej napisane, jak go wpisać. Może ja to zrobię sobie teraz. Czyli wchodzę na GOGa. To jest taki Steam, ale CD projektowy. Good Old Games, jeśli się nie mylę. Czekajcie. GOG Galaxy. Wpiszę sobie ten kod, żeby on się już pobierał, kiedy my będziemy karty z gwinta. Gdzie tu się dodaje kod? Zrealizuj kod. O, mam. Zrealizuj kod. Tu, tu, tu. No będziemy sobie grali, aż nam się nie odechce. Dobra, nie jestem botem. Co mam pokazać? Wybierz wszystkie napoje. Sok. Czy lody są napojem, czy to jest kawa? Coś mi... nie wiem, czy... O, jest, udało się. Witcher Whitehander Blood, kontynuuj. No i jeśli się nie mylę, udało się. Tylko czy on teraz zacznie go pobierać? Teraz już wam pokazuję, o co chodzi, bo ja już kod wpisałem. Ale czy on się tutaj gdzieś... Pliki do pobrania. O, to jest Blood. O, chyba pobiera, wiecie, trzeba tak kliknąć sobie, wybrać. No, dobra, on już pobiera nam grę, a ja pokazuję dalej. Pudełko otworzyłem, tak jak widzieliście, wyciągnąłem kartkę z kodem, odkładam ją. I jest poradnik do gwinta w środku, czyli do tej gierki, którą znamy z samego Wiedźmina karcianej. I są, moi drodzy, dwie talie do gwinta. Czekajcie, ja to sobie tutaj wyrzucę na stół. Pokazuję. Są żetony potrzebne do gry. Z punktami wypisanymi. Jest jedna talia tutaj. I druga. Czekajcie. A ta jedna to miała być z tych winnych klimatów, która to jest. Tu pokazuję. Możemy sobie zaraz którąś otworzyć. No i tyle właściwie. Tyle jest w pudełku.
bo dalej mamy już tylko dno tego pudełka, żebyśmy wiedzieli, gdzie co trzeba wrzucać. To jest wszystko. Schowam sobie te punkty. No dla mnie ta gra, powiem wam, trochę jest niegrywalna. Co tam piszecie? To nie są żetony z szołapa. No więc wracając do tego... O, patrzcie, jest nawet taki dzyndzelek, że można sobie tą talię tak otworzyć. Elegancko. Dla mnie ta gra jest trochę niegrywalna normalnie, bo trochę jest chyba za dużo liczenia. Nie wiem, czy ktoś próbował w Gwinta grać normalnie. Zobaczmy, jakie tu mamy Avalach. Super mocna, legendarna karta. Tu są oczywiście wszystkie, to nie jest tak, że... To nie jest tak, że tu, nie wiem, mam się jakieś karty trafią, albo jakieś się nie trafią. Są wszystkie, nie wiem, jak wam to pokazywać. Może tak. Widzicie, są po prostu legendarne te, czy jak to tam nazwać, legendarne... A, to co jest? Nilfgaard. Aha, tu są jakieś opisy. Krowy? Co robią krowy? Ich wierni przyboczni, bydlęce siły zbrojne. What? Na pierwszy rzut oka jednostka budzi bardziej... rozbawienie niż strach w sercach wrogów. Jednak kiedy krowa opuszcza grę, zostaje zabita. Potężne, żądne zemsty, bydlęce siły zbrojne. BSZ galopują na pole bitwy i zajmują jej miejsce. Ważne, BSZ nie mogą być zagrane samodzielnie. Moi drodzy, bydlęce siły zbrojne. Rozumiecie? Tutaj są... Nie wiem, to jest jakiś dodatek chyba karciany. Bydlęce siły zbrojne z krowami. No i dalej. O, są siły zbrojne. Zero. Krowa mu... za zero. I tak dalej, i macie tu wszystkie karty po prostu, jakie są dostępne w grze, jakie można zdobyć w grze komputerowej, są tutaj dostępne do... O, nawet mamy Geralta. Patrzcie. Mamy Geralta z Rivii. Jeśli chodzi o jakość kart, to mają taką jakość jak zwykły... Niczym się nie różnią od kart, które normalnie miałem okazję trzymać w ręce. Jest dość podobnie. Szukam, czy tu jeszcze jakiejś super postaci nie ma, którą byśmy chcieli zobaczyć. Może jakaś fajna... Jakaś Triss na przykład. To. Ale to są raczej znane karty, bo myśmy już nimi grali, jeśli się nie mylę. No Geraltem za 15 to żeśmy na pewno grali. Nawet Smok jest. Dobra. Mrzio 97 to nowy sub zimki. Mrzio. Dzięki za zasubskrybowanie. Czy można co? Dokupić legendarne jak wchodź się pay to win? No właśnie nie, bo oni wam pay to win i pay, oni wszystko wam dają już od razu, takie pay robią. Że wy płacicie i Marcin 301292 właśnie też zasubskrybował. Szósty miesiąc razem z Mrzio. Dzięki chłopaki. Dźwięk suba. Tu chowam karty. Poradnik chowam. Klucz do gry chowam. O. I tu zamykam. I tak to wszystko ląduje do pudełeczka. A nie, nie tak przecież. No, widzicie, od razu się zaczęliście zastanawiać, a gdzie wieczko? Fajne wydanie. Powiem wam, że jak w ogóle na dodatek do gry, to jest lepsze wydanie niż... Nie jedna grama, nie, no ale wiadomo, to jest Wiedźmin. CD Projekt Redzi zawsze fajne wydania tych Wiedźminów robili. I tym razem nie jest inaczej. A my powoli będziemy sobie przechodzić do gry. Bo już chyba mamy ją dobrze zainstalowaną, tak mi się wydaje przynajmniej. Poczekajmy chwilę, zobaczmy. Graj. Czy mam pudełko niebieskie z serc z kamienia? Mam pudełko niebieskie z serc z kamienia. Właściwie serca z kamienia. Spacja pomiń. Zainstalowany. A czemu tu mam dostępny od 31? No chyba go zainstalowałem, nie? Żeby nie było. Miejmy nadzieję. Jakąś akcelerację myszki mam chyba włączoną w tej grze. Czekajcie, jeszcze sprawdzimy. Sarcazm MSW to nowy sub. Dzięki Sarcazm za tego suba.
To się szanuje, to się szanuje. Zainstaluj aktualizacje automatyczne. Blood Unwind. Zainstalowane DLC. O, zaznaczyłem. Aha, dobra, on go pobrał, ale go nie zainstalował. Widzicie, trzeba tu wejść w te opcje. Takie trochę mało intuicyjne, nie? Moim zdaniem. I on się tutaj instaluje. No to niech się zainstaluje. Patrzcie, miejsca na dysku trzeba chyba z 17 giga, jeśli się nie mylę. Bo on 7 giga jakoś pobrał, czy 9, albo jeszcze dociąga. Do 17? Jak myślicie? Nie wiem, co on dokładnie robi. Coś jeszcze chyba pobiera. Dobra, dobra, moi drodzy, ta gra się będzie teraz... A nie, coś się zmniejsza. Aha, bo to ile nam zostało, że 9 giga zostało? Ty, może ona się pobiera, bo jest w sumie megabajtów na sekundę 29 idzie. To raczej jest prędkość pobierania. Czyli co, 19 giga? 19 giga zajmuje, na, z tego co widzę, cała instalacja. To ciekawe, co tam to było, to 7. To pobrałem chyba patcha do niej może. Dobra, dobra, czyli kończymy sobie tutaj unboxing i instalację.